Cześć wszystkim, tu Fox Fashion i dzisiaj oglądamy sobie podsumowanie Fashion Weeku. Oczywiście mówię tutaj o haute couture, który od dawien dawna jest jednym z najbardziej oczekiwanych momentów w modzie. I tym samym dzięki za 1000 subskrypcji na kanale, 1000 lajków na Fox Fashion i 3000 followersów na moim Instagramie. Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej, więc możemy dzisiaj zaczynać oglądanie Fashion Weeku. Couture może być każdy, ale nie każdy może być tak naprawdę od couture. I od czego to zależy, jak dostać w ogóle to miano od couture? To wszystko zależy od Akademii Chambre Syndicale de la Haute Couture. I przepraszam, jeśli mówię to źle, ale nigdy nie uczyłam się francuskiego. To oni wyznaczają regulamin, który musi spełnić dom mody, aby wejść do tego właśnie członkostwa od couture. Ale o tym może w następnym odcinku, bo tych reguł jest za dużo. I teraz co najważniejsze musicie wiedzieć, po prostu nie każdy może się tam dostać i trzeba spełnić pewne normy. Haute couture to ogólnie próba domu, na co ich stać i jak daleko rozwinęła się ich technologia, żeby stworzyć pewne dzieło z ubrań. To nie jest dzieło do noszenia, znaczy można, ale na pewno jest to dzieło samo w sobie sztuki. Zacznijmy od pewnych ploteczek, czyli plotka jest taka, że Beaumont nie wystawia w tym roku haute couture. Nie wiem, czy to dlatego, że miał tak beznadziejną kolekcję w tym roku haute couture, że bali się ponownie wystawić. Zresztą oceniałam tą kolekcję w filmiku czy o Beaumont. Czy po prostu to była chęć Oliviera Rousteing? Nie wiadomo. Ale chyba to wiedzieć się nie chcemy, bo niczego nie umiem. Więc możemy zacząć od szybkiej albo nawet i dłuższej analizy i obserwacji od couture w tym roku. Fendi po śmierci Karola Lagerfelda musiał stanąć na nogi i za sterem stanęła Silvia Venturini, która w tym roku swoje haute couture chciała poświęcić ku czci założycielom Fendi, czyli Adele i Eduardo Fendi, którzy od początku swojej kariery chciało, żeby Fendi było bardzo rzemieślnicze, czyli skóry futra. Dlatego też ta kolekcja będzie praktycznie cała obdarzona futrach. Te futra są naprawdę bardzo dobrej jakości, ponieważ są wykorzystywane tam nowe technologie. Futro praktycznie nie wygląda jak futro, ponieważ jest tak gładko cięte, że wygląda po prostu jak nowa tekstura z materiału. To jest zupełnie coś nowego, to jest faktycznie od couture, to jest coś pięknego, ale czy możemy faktycznie coś określić pięknym, jeśli tak naprawdę urodziło się to na cierpieniu innych stworzeń? Dla mnie nie, ale to już są kwestie etyczne. Pierwsza sylwetka mówię, że zawsze jest najważniejsza, jeśli chodzi o pokaz, ponieważ przedstawia trochę, uchyla takiego rąbka tajemnicy, co będzie po prostu w następnych etapach firmy czy marki. I mi się właśnie to wydaje, że Sylwia stawia na bardzo wyraziste sylwetki, które trochę odbiegają do lat 80. i łączy je właśnie z nowoczesnością. Fendi jest na pewno teraz dla kobiety nowoczesnej, która nie boi się po prostu stanąć w świat biznesowy. Widać to też po białym garniturze złożonym z białymi spodniami na kant, które są podkreślone białą kredową koszulką. Ta fryzura i to wszystko jest po prostu coś świetnego. W końcu to Fendi jest takie rozświetlone, nowoczesne, jednak za czasów Karola Lagerfelda jednak to wszystko było takie troszkę już przesmaczone, takie już troszkę nudne, a tu dostajemy fajną świeżość, która po prostu wywiera na nas niesamowite wrażenie. Co mnie zszokowało, to to, że znów zostały wykorzystywane boa jako szal. Jest to dla mnie coś troszkę takiego niesmacznego, ponieważ one były modne w latach 80., jeszcze nasze mamy je nosiły i uważam, że nie jest to tak aż piękne, żeby jednak zabijać nawet do 20 zwierząt na to. Uważam to za bezcelowe, nie jest to ani świeże dla mody, ani coś odkrywcze, więc zupełnie bym z tego zrezygnowała. Jeśli chodzi właśnie o te futra, tu Fendi stosuje nową technologię, możemy widzieć tak naprawdę przez daną drugą tkaninę, czyli mamy tak naprawdę patchwork work połączone z wycinaniem na skórze, co daje nam piękny efekt tak naprawdę witrażu. Jest to niesamowite, ale co psuje tą futrzaną kolekcję, to to, że Sylwia czy i raczej styliści dobierają bardzo masywne buty z futra do
futra u góry, co daje nam sylwetkę trochę takiego White Walkersa jak z Gry o Tron. To mi zupełnie nie pasuje i jest to dla mnie zbyt ciężkie. Co jest fajnego w tym pokazie i co warto zaznaczyć, to połączenie właśnie tej nagiej takiej sylwetki pod spodem z właśnie kontrastem futra na wierzchu, czyli pokazuje się nam dualizm w tej kolekcji, ciepło połączone z zimnem, co też nasunęło niektórych na to, że mogło być to porównanie do zmieniającego się klimatu na świecie. Dla mnie jest to bardzo dobre nawiązanie, chociaż jak sami wiemy, fermy futrzaste bardzo się do tego przyczyniają, do zmiany klimatu, więc czy w dziesiątkę? No niekoniecznie. Przechodząc do innej projektantki, i jest to jeden z moich ulubionych pokazów i mowa oczywiście o Guo Pei. Guo Pei to chińska projektantka, która jako druga osoba z Azji właśnie dostała ten certyfikat od Couture. No i może pokazywać światu swój kunszt i tu faktycznie możemy zobaczyć, ile pracy wkłada się w daną rzecz. Pierwsza sylwetka na pokazie to bliźniacza sukienka. Na pewno kosztuje setki tysięcy dolarów. Ogólnie projektantka ma bardzo taką awangardową podejście do mody, ale łączy to z fantazją. Dlatego nic dziwnego, że nazwała ten pokaz świat alternatywny. Jest to coś zupełnie innego. Jak widzimy, bardzo dużo daje referencji do kultury chińskiej. Jest tam bardzo dużo symboli. Na sukienkach widać walkę pomiędzy złem a dobrem. Jest tam tak po prostu dużo motywów i tak dużo koncepcji, że o tym postanowiłam nagrać kolejny filmik, który będzie dogłębną analizą i interpretacją tego pokazu. Po prostu jest tego za dużo. Projektantka robi naprawdę niesamowite rzeczy. To nawet pokazuje, że robiła kilka lat sukienkę dla Rihanny na Met Gala w 2016 roku, a ostatnia sylwetka z pokazu była robiona ponad 7 lat, co jest liczbą. Czerwona kawa. Kolejnym mistrzem od Couture to oczywiście Pier Paolo. Co on robi z od Couture, to w głowie się nie mieści. Jeśli nie wiesz, to nadal od Couture, to oglądając tą kolekcję zrozumiesz, co to od Couture. Taka jest zasada z tym projektantem, może nie zasada, ale po prostu dalsze konsekwencje tego, co robi, że to, co on prezentuje na wybiegu, pojawia się na wybiegu innych projektantów. W tamtym roku, czy dwa lata temu, zaprezentował pióra i w tym roku na wybiegu są wszędzie pióra Valentino. I po prostu widać, jaki wielki wpływ ma ten projektant na świat od Couture, na świat mody. Pierwsza sylwetka to na pewno kontrowersyjna sylwetka, ponieważ każdy śmiał się, że to jest mop czy Tweedy. Niemniej jednak pokazuje kunszt od Couture, który serwuje nam Pier Paolo. Są to nowe tkaniny, włókna, które stylizują się tak naprawdę na dready. Jest to bardzo piękne zastosowanie od Couture, o którym tak naprawdę mało osób by nawet pomyślało. Jest to coś nowego, nigdy tego nie widziałam. Jest to po prostu też niesamowite połączenie kolorów. Następnie połączenie takich kolorów jak celedyn, róż i żółć. Jest to po prostu coś niesamowicie pięknego. Złączenie kolorów jest po prostu niesłychane i prostota, którą on pokazuje, zabiera nam dech w piersiach. Następnie mamy bardzo monochromowe sylwetki, są tam żółcie. Pokaz bardziej idzie w takie balowe suknie, nad którymi naprawdę trzeba się napracować. Jedna sukienka wykonana z tekinu. Poświęcili na nią więcej niż 1000 godzin roboczych, więc jest to niesamowicie duża ilość pracy. Nad sukienką, która jest zrobiona witrażowo, łączy się kwadracik kwadracikiem, nie jest to zrobione komputerowo, tylko przez rękę ludzką. To zajęło ponad 2000 godzin, więc to jest niesamowita praca. Cała kolekcja właśnie skupia się na wyszywaniu, na motywach kwiatowych, które w ogóle nie są przerysowane i motyw kwiatowy jest bardzo nudny, ale tutaj jest czymś zupełnie nowym. Tu widzę te sukienki kwiatowe i jest to coś niesłychanego, te po prostu floral pattern, które czasem się gryzą, tu stanowią zupełnie jedną wielką całość, więc jak naprawdę brawa dla Pier Paolo. Co jeszcze jest tu fajne, wyszła tutaj starsza kobieta, czyli tutaj na wybiegu, czyli tutaj Valentino chce nam powiedzieć, że hej, Valentino jest dla wszystkich i dla tych młodszych i dla tych starszych, każdy może to nosić i być Valentino. Jest to bardzo fajna akcja. Co jest jeszcze super, to, że wyszły z nimi jego pracownice krawcowe, czyli na koniec jakby pokazu
kiedy ludzie biją brawo, czyli Pier Paolo chciał podkreślić, że to nie tylko zasługa jego, że ta kolekcja powstała, tylko zasługa też bardzo dużego jakby zespołu i to dzięki niemu widzicie to, co widzicie. No i co jeszcze w tej kolekcji się pojawiło? Na pewno dużą taką kontrowersją to było to, że Pier Paolo wziął jakby inspirację od tej grupy etnicznej AK, która zamieszkuje w Afryce, jest to bardzo w Azji, jest to bardzo jakby biedna populacja i ona jest bardzo bogata, jeśli chodzi o etniczne stroje i z niej wziął inspirację. Wszyscy mówią, że to jest właśnie cultural appropriation, ponieważ jakby nie dał im żadnego jakby takiego rozgłosu, nie powiedział nawet, że od nich to wziął inspirację, po prostu to pominął. I to faktycznie jest takie dość... no nie fajne, zawsze się krzyczy na projektantów, jeśli to zrobią, ale akurat Pier Paolo jest już uważany za jakby takiego boga w modzie, więc tutaj szapowa i nikt się nie przyczepił, ale faktycznie jeśli ktoś bierze aż taką dużą inspirację, powinien po prostu powiedzieć, skąd ta inspiracja jest wzięta. Iris van Herpen, już o niej mówiłam, to geniusz, jeśli chodzi o modę i zajmuje się technologią w modzie. Współpracuje z wieloma naukowcami, technologami, robotykami i specami od robotyki, którzy pomagają jej jakby zrobić tę konstrukcję, którą pokazuje na pokazie. W roku współpracowała z nowoczesnym rzeźbiarzem Anthony Howem, który pomógł jej w budowaniu konstelacji na wybiegu, jak i finałowej sukienki. Cała kolekcja skupia się na ruchu w wietrze, dlatego też cała kolekcja jest nazwana Hypnosis, hipnoza. Żeby podkreślić, jak te ruchy oddziałują hipnotycznie na nasz po prostu zmysł wzroku. I tutaj właśnie to Iris nam chce powiedzieć, to jest po prostu nie oglądajcie mojej kolekcji tylko w zdjęciach, musicie to oglądać w filmie, żeby zrozumieć jakby całą historię zapisaną przez tą kolekcję. I mi się wydaje, że to jest właśnie niesamowite, jak Iris po prostu oddziałuje na nasze zmysły. Cała kolekcja jest niesamowita. Jak zwykle Iris tutaj po prostu nas rozbraja, no ale trzeba powiedzieć, że jednak Iris powtarza swoje luki, widać po prostu inspiracje, czy nawet te same sylwetki z poprzednich pokazów, no ale tu się gniewamy na Iris, jest to nadal piękne, więc czy mamy się doczepiać? No oczywiście, że nie. Na końcu zostaje Dior. Cały pokaz został zrobiony przez Marię Grazię Curie oczywiście i składa się z samych czarnych sylwetek. Nie będę wam marnować czasu, bo ja nie chcę też marnować swojego czasu. Jest to po prostu bardzo zła kolekcja i no po prostu po co mamy sobie te zabierać 20 minut życia, żeby to analizować, jeśli to jest po prostu złe, paskudne. Więc oszczędźmy sobie to i po prostu wypijmy sobie kawę, zamiast męczyć nasze biedne oczy. Na koniec chciałabym jeszcze poruszyć dwie kwestie i to jest po prostu, jakie pokazy macie sobie oglądać, sami sobie jakby ocenić. Pierwszym to będzie Schiaparelli, który wykorzystał bardzo fajne motywy biżuteryjne i bardzo fajne kroje, eleganckie zresztą. No i Chanel, nowe Chanel z nową dyrektorką kreatywną Virgin, która pokazała nam bardzo świeży Chanel dla młodszego targetu. Już nie jest takie stare, wyrafinowane, tylko właśnie takie świeże, więc też wam polecam to oglądać, bo Chanel idzie w bardzo dobrym kierunku i uważam, że warto poświęcić kilka minut, żeby to zobaczyć. No i to by było na tyle. Jeszcze raz przypominam o wszystkich swoich social media. Subskrybujcie kanał, bo jeśli już to oglądałeś, no to na co czekasz? Dawaj lajka pod Fax Fashion i dawaj, obserwuj mnie na Instagramie. Siema.